Wiem, że to boli, że jesteśmy tak daleko, ale pamiętajmy, że robimy to, co kochamy. Tymi słowami Sebastian Vettel chciał dodać otuchy swoim inżynierom, mechanikom po tym trudnym dla Ferrari weekendzie wyścigowym. Brutalna prawda jest jednak taka, że nie miłość, nie pasja, nie zaangażowanie, ale jeden element, stoper, weryfikuje wszystko na torze. I ten stoper w trakcie weekendu był bezlitosny dla Ferrari. Warto pamiętać, że Mercedes w tej erze hybrydowej przegrał na torze w Barcelonie tylko raz. I przegrał nie dlatego, że miał wolniejszy samochód, ale dlatego, że kierowcy nie uszanowali siebie nawzajem i nie uszanowali zespołu. Ten wyścig był najlepszym podsumowaniem tej ery hybrydowej. Mercedes dzieli między siebie dwa najwyższe stopnie podium. Ferrari topi się w tym własnym sosie, a Red Bull kradnie ten najniższy stopień podium. Robi to korzystając z błędów rywali. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał ten wyścig, ten weekend wyścigowy. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wszystko wyglądało w szczegółach, to tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 13 maja, Daniel Biały. Echa padoku. Gdyby wczoraj na torze był Niki Lauda, na którego ciągle czekamy, to myślę, że po raz kolejny wykonałby ten dobrze nam znany gest. Zdjąłby swoją czerwoną czapeczkę z głowy i pokazał swój szacunek dla tego, co robi Mercedes. Mercedes już po tych piątkowych treningach wyrastał nam na faworyta tego wyścigu. Przewaga w symulacji wyścigu nad Ferrari i nad Red Bullem była duża, 8,9 sekundy, to jak na warunki Formuły 1 przepaść. I tutaj mogliśmy się spodziewać tego, że kierowcy Mercedesa między sobą rozegrają tą walkę o zwycięstwo i tak właśnie było. Mówiłem w zapowiedzi kwalifikacji, że te 0,6 sekundy wywalczone przez Bottasa nie będzie miało żadnego znaczenia, kiedy kierowcy ustawią się na polach startowych i tak właśnie było. Kolejny błąd Bottasa na starcie. Bottas skarżył się na wibrowanie sprzęgła, jak naprawdę było, tego pewnie dowiemy się wkrótce. I ten podwójny start, bo Bottas naciska mocno na pedał gazu, lekko odpuszcza, kiedy czuje, że tylna oś traci przyczepność i ponownie naciska, wystarczyły do tego, żeby znalazł się w kanapce z jednej strony Lewis Hamilton, z drugiej strony Sebastian Vettel. Musiał się wycofać z tej walki o pierwsze miejsce tuż po pierwszym zakręcie. No i w zasadzie tutaj wyścig się zakończył, czy wyścig zdecydował się, jeżeli chodzi o te pierwsze dwa miejsca na podium. Potem Lewis otrzymał tą lepszą strategię, a jak wiemy, Lewis Hamilton, mając przed sobą wolny tor, nie mając zagrożenia z tyłu, czuje się naprawdę komfortowo. To są takie warunki, kiedy Lewis włącza autopilota w swoim bolidzie i jedzie do mety. Ta jego pozycja, mimo tego, że pojawił się na torze samochód bezpieczeństwa, do samego końca nie była w żaden sposób zagrożona. Dla Ferrari jedyną szansą na zwycięstwo w tym wyścigu dla Sebastiana Vettela była tak na starcie. Wygranie tego pierwszego zakrętu, utrzymanie rywali za sobą na tym torze w Barcelonie może nie byłoby łatwe, ale tor w Barcelonie nie sprzyja wyprzedzaniu, więc była tu jakaś szansa. Sebastian próbował po nią sięgnąć. Hamował bardzo późno, ale doszło do zblokowania się tej lewej przedniej opony. No i niestety Sebastian również musiał się wycofać. No i mieliśmy klasyczny przykład, kiedy myśliwy staje się zwierzyną. Zamiast gonić Mercedesa, Sebastian Vettel musiał się bronić przed Maxem Verstappenem, a potem przed swoim partnerem zespołu Charlesem Leclerciem. Ferrari po raz kolejny pokazało, że piętą achillesową tego zespołu jest speedwall. Decyzje strategiczne przyszły bardzo późno, te decyzje o zamianach kierowców, mimo że Sebastian Vettel jechał z tą spłaszczoną oponą, jego tempo było gorsze od Charlesa Leclerca. Ferrari dość długo trzymało kierowców właśnie w takim układzie. Do tych zamian, tak jak już wspomniałem, dochodziło bardzo późno. I kolejna kontrowersyjna decyzja, żeby pozostawić Leclerca w tej drugiej części wyścigu na tej twardszej oponie na bardzo długi dystans. Nawet Max Verstappen, który obserwował to gdzieś z dystansu, mówił, absolutnie nie ma żadnej szansy, żeby dokończył ten wyścig na tej oponie. Zużycie jest zbyt duże. Więc widzimy, że Ferrari ma zadanie domowe do odrobienia i mimo tych poprawek, mimo tych wszystkich dodatkowych elementów, które miały pomóc w walce z Mercedesem, Ferrari jest daleko z tyłu. Coś źle wróży nie tylko przed wyścigiem w Monako, ale przed dalszą częścią tego sezonu. Mattia Binotto, podsumowując ten weekend wyścigowy, zaskoczył chyba wszystkich, mówiąc, że problemów czy przyczyn tych problemów jest bardzo wiele. On wskazywał na opony, na inne elementy, ale na końcu powiedział i być może koncepcja tego samochodu. O tym mówiło się już wcześniej. Ta koncepcja ma być taką ślepą uliczką. Ten niski docisk na przednim skrzydle, odciążenie tej zewnętrznej części przedniego skrzydła może być przyczyną problemów nie tylko zespołu Ferrari, ale też zespołu Alfa Romeo, a Alfa Romeo za chwilę. Na tle Ferrari duet Red Bull Honda wygląda naprawdę
bardzo, bardzo dobrze, bardzo obiecująco. Max Verstappen wykorzystał to, co przyniosła sytuacja na torze, wszedł przed kierowców Ferrari i ukończył ten wyścig tuż za kierowcami Mercedesa. W kontekście wyścigu w Monako, gdzie będziemy mieli dużo wolnych zakrętów, w tych wolnych zakrętach dobrze czuje się Mercedes, ale dobrze czuje się też Red Bull. Red Bull może być jedynym zagrożeniem dla zespołu Mercedesa i drugą siłą, realnie drugą siłą, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na torze. Warto również wspomnieć, że Pierre Gasly dołączył do Maxa Verstappena. Gasly w ten weekend czuł się w samochodzie zdecydowanie lepiej, był bardziej agresywny, co widzieliśmy w trakcie wyścigu. No nie udały się te manewry, ataki na Leclerca, ale warto odnotować, że próbował. Z perspektywy Red Bulla ten sezon wygląda coraz lepiej, a myślę, że kolejne weekendy wyścigowe, kolejne poprawki przygotowane przez Newey'a spowodują, że ten samochód będzie jeszcze szybszy, a kierowcy będą czuli się w nim zdecydowanie lepiej. Zespół Haas po czterech trudnych weekendach wyścigowych potrzebował w końcu dobrego wyścigu i ten wyścig przyszedł. Przyszła znaczna poprawa tempa. Mówiłem wam o tym, że kluczem do odzyskania tempa przez Haasa były opony. Te opony na torze w Barcelonie, mimo że traciły temperaturę po wyjęciu z kocy, kierowcy byli w stanie odbudować tę temperaturę na szybkim okrążeniu, więc wszystko wracało do normy. A kiedy te opony odpowiednio pracują, samochód Haasa jest naprawdę bardzo szybki, co widzieliśmy już w trakcie tych zimowych testów. Ale niestety, żeby nie było tak kolorowo, o ile samochód dopisał opony, zaczęły pracować, to kierowcy ponownie dali o sobie znać. I ta bezpośrednia rywalizacja między Magnussenem a Grosjeanem, taka ostra walka na torze, spowodowało, że zespół Haasa stracił 3 punkty. Te 3 punkty zostały po prostu wyrzucone w błoto i wcale się nie dziwię, że Günther Steiner tuż po zakończeniu wyścigu mówił do Kevina: Kevin, pierwszą osobą, z którą masz się dzisiaj zobaczyć, jestem ja. Grosjeana uspokajał, więc widzimy, że wina za tą sytuację, przynajmniej z punktu widzenia zespołu, spada na Kevina Magnussena. To był przyzwoity weekend wyścigowy w wykonaniu McLarena. McLaren w tej erze po Fernando Alonso wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze, coraz lepiej. Te poprawki przywiezione na tor zdają się działać, choć w kwalifikacjach nie było tak kolorowo, ale w wyścigu kierowcy McLarena potrafili się odnaleźć. I o ile Carlos Sainz dojechał na 8. pozycji, to chyba mocno żałuje tego, co się wydarzyło w trakcie wyścigu Lando Norris, bo on idąc przez aleję serwisową po tym kontakcie, po tej kolizji ze Strollem, długo nie ściągał kasku z głowy, a wiem, że kierowcy robią to właśnie po to, żeby ukryć emocje, czy to złość, czy to łzy. Nie wiemy, co działo się pod kaskiem tego młodego kierowcy, ale był on rozgoryczony po tym wyścigu. Co do samego incydentu, no, sędziowie ocenili to jako 50-50, typowy incydent wyścigowy. Ja bym powiedział 60 do 40 na niekorzyść Strolla. Strolla, który, no, mając rywala obok, mógł zostawić nieco więcej miejsca. Oczywiście możemy powiedzieć, że Norris też mógł odpuścić. Widzieliśmy takich incydentów już bardzo, bardzo wiele. Stroll, tu ciekawostka, nie może się odnaleźć w tym samochodzie Racing Point i nie może się odnaleźć w zespole. Bardzo ciekawą informację na temat podał Will Buxton. Lance Stroll do tej pory miał wokół siebie takie koło, którego wspierało zespół osób, który pracował. Byli tam doradcy, byli tam trenerzy personalni, trenerzy mentalni. Natomiast zespół Racing podpowiedział, że on sobie tego nie życzy. Ta cała otoczka została odsunięta i kiedy Lens został sam, on ma ewidentnie problem z tym, żeby się odnaleźć zarówno w garażu, jak i na torze. Jak będzie dalej, zobaczymy. Jeżeli chodzi o zespół Racing Point, to weekend, o którym zespół raczej chciałby zapomnieć. Przywieziono duży pakiet poprawek, okazało się, że te poprawki nie przyniosły spodziewanych efektów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie tylko duet Red Bull Honda, ale również duet Red Bull Toro Rosso ma powody do zadowolenia. To naprawdę wygląda bardzo dobrze. Już na tym wczesnym etapie sezonu nie ma problemów z niezawodnością. Nie ma ich tak dużo, jak było przy współpracy McLarena i Hondy, więc tutaj naprawdę jest bardzo wiele pozytywów. Do tego Daniel Kwiat, który świetnie się odnalazł w tym zespole. Po wyścigu Daniel w trakcie wywiadu uśmiechnięty, rozluźniony, bardzo pozytywny. Widać, że ten powrót dobrze mu zrobił, że on się po prostu świetnie odnajduje w tym zespole i to przekłada się na dyspozycji na torze. Daniel chyba wyciągnął wszystko, co było w samochodzie. Nieco gorzej jego partner zespołowy, ale myślę, że dla Toro Rosso to wszystko wygląda na plus. Mina Jeroma Stolla chyba mówi wszystko, jeżeli chodzi o dyspozycję zespołu Renault. Renault poniżej oczekiwań. Renault zbiera lanie od prywatnych zespołów. Tak duży zespół z takim ogromnym zapleczem nie tylko technicznym, ale i finansowym, nie może sobie poradzić z tą operacją wyścigową. Ciągle czegoś brakuje. To problemy z niezawodnością,
to problemy na torze, to problemy z tempem wyścigowym. Naprawdę Renault musi chyba zacząć zastanawiać się, czy ta droga obrana przez zespół jest drogą dobrą, bo jeżeli to wszystko będzie tak dalej szło, to ktoś w końcu na szczycie tego koncernu powie, że rezygnujemy z tego, bo zamiast promocji, jaką robi sobie na przykład Mercedes, mamy tutaj kupę wstydu i nic więcej. Ja liczę na to, że Renault się pozbiera i pokaże nam jeszcze coś ciekawego w trakcie tego weekendu, nie tego weekendu, ale w trakcie tego sezonu i kolejnych. Problemy, które towarzyszyły zespołowi Alfa Romeo w trakcie przygotowań do tego weekendu wyścigowego, zostały z zespołem również na niedzielę w wyścigu. Obaj kierowcy nie mieli w zasadzie możliwości pokazania jakiegokolwiek tempa wyścigowego. Opony wypadały poza optymalne okno pracy. Samochód tracił tempo i te problemy trochę przypominają nam to, z czym boryka się zespół Ferrari. A pamiętajmy, że te koncepcje samochodów, jeżeli chodzi o przednie skrzydło i pewnie przepływ powietrza wokół całej konstrukcji, są do siebie bardzo zbliżone. Czyżby Alfa Romeo również wpadło w tą ślepą uliczkę i ślepą alejkę? Dalsza część sezonu da nam na pewno odpowiedź na to, co się w tym zespole dzieje. Tempo z zimowych testów pękło jak bańka mydlana. No i teraz przechodzimy do Williamsa. Powiem Wam, że nigdy nie przypuszczałem, że określenie sportowa rywalizacja wzbudzi tyle negatywnych emocji. Określenie w stosunku do wewnętrznej rywalizacji dwóch partnerów zespołowych. Ale zastanówmy się na moment, jeżeli kwestionujemy ten sportowy element rywalizacji w momencie, kiedy Robert osiąga nieco gorszy wynik od swojego partnera zespołowego, to czy będziemy mieli prawo mówić o równej sportowej rywalizacji, kiedy ta sytuacja się odwróci? A ja wierzę, że w trakcie sezonu jest szansa na to, że to Robert będzie kierowcą, który będzie dominował w tym zespole, to on będzie nadawał prym, nadawał tempo, jego pomysły na to, jak rozwijać samochód, będą brane pod uwagę. Tyle w tym temacie. Choć nie wiem, jak byśmy chcieli uciekać od tych porównań pomiędzy kierowcami, nie uciekniemy od tego daleko. Możemy również trzymać się tej wersji, że różnice pomiędzy osiągami kierowców na ten moment jest dopiero pierwszy wyścig po tej inaugurującej sezon części poza Europą. To jest taki pierwszy wyścig, kiedy Williams się odnalazł, kiedy Williams ma wszystko na miejscu, żeby zacząć się ścigać. Czy to rzutuje tak diametralnie na to, że Robert nie będzie przed George'em, że Robert nie będzie osiągał lepszych wyników? Nie, to Roberta w żaden sposób nie dyskwalifikuje. Myślę, że jeżeli czujecie się lepiej ze świadomością, że problem leży w częściach, ja Was nie będę przekonywał do tego, że jest inaczej. Natomiast zawsze starał będę się szukać czegoś więcej, czegoś ponad. I jeżeli dla Was ta informacja, że w obu samochodach, informacja podana przez Williamsa, że w obu samochodach te poprawki mechaniczne zamontowane w piątek pozostały na drugą część weekendu, nie jest wiarygodna. No jest to trochę w kontraście do tego, co powiedział Robert. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak różne punkty widzenia trafiają do nas z jednej strony od Roberta, z drugiej strony Williamsa? Tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, jak to naprawdę wygląda. Ktoś w końcu zacznie otwarcie mówić, jak ta sytuacja tam wygląda. A teraz słowo na temat samych problemów, z którymi borykał się Robert. Nie patrzymy tylko na to wszystko, przynajmniej ja nie patrzę na to wszystko przez pryzmat tego wyścigu czy przez pryzmat kwalifikacji, ale przez pryzmat całego weekendu wyścigowego. I widzimy bardzo, bardzo jasno, że George na przestrzeni weekendu wyścigowego zrobił większy postęp niż Robert, jeżeli chodzi o tempo samochodu. Zwraca na to uwagę również Mark Hughes w swoim raporcie po wyścigu. On pisze, coś tam ewidentnie nie gra. Ale zauważcie, że nie ma tam już wzmianki na temat tego, że coś tam nie gra pomiędzy samochodami. Coś tam nie gra. Co? Tego nie wiemy. Czy chodzi o samochód, czy chodzi o inżynierów, sposób współpracy. Tego nie wiemy. W ten weekend miałem okazję porozmawiać z Kubą Giermaziakiem, przeanalizowaliśmy okrążenie kwalifikacyjne Roberta Kubicy. Kuba zwrócił uwagę na jeden bardzo ważny element. Element, który trochę nawiązuje do tej historii Marka Hughesa, czy do tych informacji przekazanych przez Marka Hughesa, że nie gra coś, jeżeli chodzi o balans samochodu. Mark Hughes mówił o balansie aerodynamicznym. Potem oczywiście mieliśmy szereg informacji, które jakoś temu przeczą, czy zamykają ten temat, ale Kuba zwrócił uwagę, że problem Roberta pojawia się głównie w tych wolnych zakrętach, na wejściu do wolnego zakrętu, kiedy to najbardziej obciążona jest ta zewnętrzna w stosunku do kierunku zakrętu przednia opona, przednie koło. I tutaj, jeżeli ten transfer masy samochodu jest źle
wykonany, czy źle się zachowuje, nie tak jak inżynierowie by tego oczekiwali, to rzeczywiście mocno dociążona przednia oś powoduje, że tylna oś traci tą przyczepność, ale nie ma tu mowy o przyczepności aerodynamicznej, ale o przyczepności mechanicznej. I tu zaczynają się problemy. I to, co powiedział Kuba, gra z tym, o czym mówił Robert. Ściągaliśmy docisk przedniego skrzydła, żeby pozbyć się tego efektu uciekającej tylnej osi, i to nie przynosiło żadnego rezultatu. Więc być może te wszystkie problemy, które dotykają Roberta, kryją się właśnie w tej przyczepności mechanicznej. Tam konstrukcja może nie być doskonała, konstrukcja może nie mieć takiego okna pracy, które odpowiada Robertowi jako kierowcy. Czy Williamsowi uda się z tym wszystkim uporać, czy uda się dać Robertowi taki samochód, w którym on będzie w stanie czuć się pewnie i jechać na miarę swoich możliwości? Odpowiedź na to pytanie poznamy w trakcie sezonu. Ja myślę, że z wyścigu na wyścig będzie po prostu coraz lepiej. No ciągle zagadką pozostaje to, dlaczego George czuje się w tym samochodzie lepiej od Roberta. No ale musimy pamiętać o tym, że każdy kierowca ma swój własny styl jazdy i ten styl uciekającej tylnej osi może bardziej pasować George'owi. Robert woli, kiedy to przednia oś troszeczkę się ślizga, a tył jest po prostu posłuszny i robi to, czego oczekuje od niego kierowca. Zobaczymy, jak Williams będzie reagował w kolejnych weekendach wyścigowych. Patrzcie na cały weekend wyścigowy od początku do końca, bo tu rysuje nam się pewien obraz całej sytuacji, pewien szerszy obraz tego, co dzieje się tak naprawdę na torze. No oczywiście szczegółów nie znamy, ale możemy tylko szukać jakichś dodatkowych wytłumaczeń, nie takich prostych jak inne części, inne samochody, ale również innych elementów. No i teraz, jeżeli sytuacja wygląda tak, jak Wam nakreśliłem, to są dwie możliwości. Albo Williamsowi uda się znaleźć w tym samochodzie takie optymalne okno, w którym Robert będzie czuł się pewnie, no albo Robert będzie musiał się zaadaptować do tej konstrukcji, która jeździ zupełnie inaczej niż on od niej oczekuje. A taka adaptacja może wymagać kilku wyścigów. Często kierowcy o tym mówią, szczególnie w tej nowej erze hybrydowej, w erze, kiedy zmieniają się opony, że adaptacja to jest proces długotrwały. Trzeba walczyć ze swoimi nawykami, trzeba to po prostu zmieniać. A jak wiemy, to nie jest takie proste i takie łatwe. Jeżeli chodzi o ten konkretny wyścig, to trzeba pochwalić Roberta za start. Robert bardzo zbliżył się do kierowców Racing Point, no ale tempo samochodu, które jak widzieliśmy wystarczyło tylko na 19 okrążeń, zanim lider wyścigu zbliżył się do Roberta, no pozostawia wiele do życzenia. Ten manewr George'a na Robercie też taki no trochę nieszczęśliwy moment. Robert zmienia ustawienia na kierownicy, natomiast George, korzystając z dość mocnego DRS-u, dojeżdża go i objeżdża w zasadzie bez obrony, bez żadnej możliwości odpowiedzenia. No tutaj w zasadzie historii wielkiej nie ma. Przed Williamsem sporo pracy, jeżeli chodzi o optymalizację tego, co się dzieje z samochodem. No i jeszcze jedna rzecz. Czy inżynierowie przy tak wielu cierpkich słowach, które Robert kieruje do nich, będą chcieli ciągle go słuchać, ciągle wykonywać te wszystkie prace, które Robert tak naprawdę zleca, i za tym jego wyczuciem samochodu, za tym jego stylem jazdy? Zobaczymy, przekonamy się w trakcie sezonu. Nie są to idealne okoliczności dla Roberta, żeby ponownie pokazać, jak wielki talent posiada w sobie. To jest trudna sytuacja w zasadzie dla wszystkich, stąd chyba te duże emocje, dużo skrajnych opinii, dużo negatywnych komentarzy również w stosunku do mnie. Kolejny raz podkreślam, że nie musicie zgadzać się z moim zdaniem, nie musicie iść ślepo za tym, co ja mówię. Wyciągajcie wnioski z różnych źródeł, spróbujcie rozkładać sami, a może Wam uda się właśnie trafić w ten najbardziej kryształowy obraz sytuacji. To Wy będziecie najlepiej wiedzieli, jak wygląda sytuacja Roberta, a nie ja czy inni dziennikarze. Na tym to wszystko polega. Im szersze spektrum informacji, tym lepiej. Dlatego staram się Wam przekazywać wszystkie informacje, które do mnie docierają, nawet jeżeli czasami są sprzeczne z innymi źródłami. Dlaczego dla wielu osób ta sprzeczność z innymi źródłami jest nie do przyjęcia? Dla mnie osobiście im większa ilość informacji, tym lepiej, tym po prostu łatwiej mi jest wyciągnąć swoje własne wnioski. Na tym kończę temat Williamsa i tak naprawdę kończę dzisiejsze wydanie magazynu AH Paddocku. Przed nami Monako, tor bardzo ciekawy, tor bardzo techniczny, tor bardzo trudny i wcale się nie dziwię, że Robert w jednym z wywiadów powiedział, że on niespecjalnie czeka na tor w Monako, bo jeżeli nie uda się inżynierom Williamsa znaleźć tego optymalnego okna pracy, odpowiedniego dla stylu jazdy Roberta, to w Monako będzie bardzo, ale to bardzo trudno pojechać tym samochodem przyzwoite okrążenie. Jeżeli kierowca
otoczony tymi bandami, nie czuję się pewniej. Tam każde hamowanie, każdy manewr wykonuje się tylko raz. Nie ma czasu na poprawkę. Jeżeli samochód nie posłucha kierowcy, zabawa kończy się dużą ilością rozbitego włókna węglowego. Przed nami kolejny ciekawy tydzień, pewnie wiele informacji z tego weekendu jeszcze do nas dotrze i na pewno o wielu z nich postaram się poinformować Was w kolejnym wydaniu Echa Padoku. A teraz już kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.